Łódź, miasto filmu, sztuki i designu. Dziś jest stolicą designu. Zaczął się właśnie Łódź Design Festival. Tematem przewodnim tej 13. edycji jest dobre życie. Ciekawe, co dobrego zobaczymy na tej wystawie. Tutaj mamy taką instalację, za którą odpowiedzialny jest właśnie mecenas festiwalu, czyli Ceramika Paradyż. A ja dziś ubrałam się pod kolor tego mecenasa. Ta instalacja jest różowa, jest bardzo instagramowa. I zachęca nas do tego, by opisać dobre życie. Dobre życie to może być good food, pizza, ale to w sumie synonim. Friends i good food. I to chyba tyczy się największej ilości osób, czyli sypanie. Przed nami pierwsza część wystawy, która pokazuje to, jak duże znaczenie ma obecnie rzemiosło i wytwarzanie różnych dóbr z dobrej jakości materiałów. Otacza nas już coraz więcej rzeczy wykonanych z dobrych materiałów, z materiałów naturalnych i coraz więcej szuka się inspiracji do tworzenia w recyklingu i w przetwarzaniu materiałów, które pozornie nie są już potrzebne. Jeśli miałabym tak bardzo krótko podsumować, z czym wiąże się temat festiwalu Dobre Życie, to wychodzi na to, że musimy dbać o nasze środowisko w naszym najbliższym otoczeniu, w domu, w pracy. Wybierać rozwiązania, które nie szkodzą innym i nie szkodzą właśnie środowisku. Must have to natomiast podsumowanie rozwiązań funkcjonujących już na rynku i wybranie tych najlepszych. Wszystkiego, co znajdowało się na dzisiejszej wystawie, Wam nie pokażę, żebyście mieli niespodziankę. Kolejna rzecz, która mnie tutaj zaciekawiła, jest to, że bardzo dobrze, że zwraca się uwagę na to, jak coś jest produkowane, bo wystawa, w której było pokazywane choćby, jak powstaje widelec, czy krzesło, jest ciekawostką, wydaje mi się, dla wszystkich, bo przecież są to przedmioty, z których każdy z nas korzysta. Na zakończenie tej relacji z Festiwalu Designu Dobre Życie życzę Wam, żeby właśnie Wasze takie było.